Proszę, ale nie na bogato, bo to nie, bo najdroższa boga, jaka może być. Ja trzy razy pytałam, a ty nie chciałeś. Był wysadać, ale nie. Oby nie podbiję. Dzisiaj będzie taka trasa niespodzianka też trochę dla mnie. Natomiast podejrzewam, że znaczy początek będzie znany, natomiast później chciałbym jednak jechać cały czas drogami bocznymi, starać się unikać tych głównych dróg i asfaltowych, próbować jechać trochę jakimiś polnymi. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, na pewno asfaltu się uniknąć do końca nie da. Uwaga, nie? Jedziemy. Przygoda. Jak może się okazać, że jakaś trasa będzie strasznie gówniana, wtedy będziemy ją na bieżąco modyfikować. Między innymi dlatego nie daję śladu, bo to jest wszystko takie, wiecie, zwiedzanko, nie? Jedna sprawa, raczej będzie kłopot ze sklepami na drodze dzisiaj, no bo będziemy jechać bokiem, więc musicie być tego świadomi. Druga sprawa, to proszę te osoby, które nie jeździły nigdy, bardzo proszę o zachowanie takiej czujności, uwagi. Raczej starajcie się wyprzedzać po lewej stronie rowerzysty, dajcie znać, że coś tam się dzieje, dawajcie znak, o jakiś samochód jedzie, czy jakaś dziura jest, dawajcie znak, że jest jakaś przeszkoda. I jeszcze jedna prośba, jeżeli, wiadomo, staramy się zachować tempo turystyczne, ale jest coś takiego, że czasem jest podjazd, czasem jest zjazd, czasem się troszeczkę wiecie, coś się grupa rozbije, zawsze prosto do zakrętu, na zakręcie czekamy. Kojarzycie, o co chodzi, nie? Jedziecie prosto do... Jeżeli po prostu wiecie, żeby nie robić jakichś takich... Co jakiś czas będziemy... Wiadomo, bo to ludzie jeżdżą z różną prędkością. Będziemy się starali jechać spokojnie. Natomiast mówię, jeżeli gdzieś tam coś się rozbije, to pamiętajcie o tym, że jechać prosto, nigdzie nie skręcać. Zawsze jeżeli jest jakiś zakręt, to czekamy. Zmiana kierunku jazdy, nie? Czekamy i się zbieramy do kupy i jedziemy dalej. Dajmy jeszcze 3 minuty spóźnialskim ewentualnym i 5 po będzie trzeba jechać. Jeszcze jedna sprawa, jeszcze tak, las i jakieś przykładowo zjazdy w lasach, w lesie i no, jest stromo. Trzymajcie odstęp jedno a od drugiej osoby, nie jedźcie na kole, bo nigdy nie wiesz, co z przodu zawodnik wymyśli, właśnie, czy nie wcześniej zahamuje i po prostu spowodujecie dla siebie problem, bo się wywrócicie. No i dla kogoś, kto jest z tyłu, też nie wyhamuje. I mamy kraksę. Tak, no, zdarzało się tak, więc słuchajcie, no, starajcie się, jak zrobi się większy, trudniejszy teren, to zostawić sobie te 1,5 metra luzu, nie, na ewentualne manewry, ewentualne hamowanie.
tu jest zbiorniczek wody, taki stawi. Słuchajcie, w tym miejscu wjeżdżamy do Lasu Królewskiego, nie? O tu, pod tutaj za tym wałem, jak chcecie, jest taki staw i on jest właśnie zasilany z tego źródła śmierdzącego, do którego jedziemy. Ta woda ledwo co ciurla, bo jest sucho, ale widać, że coś ciurla, bo woda w stawie cały czas jest. Teraz, to jest to śmierdzące źródło. A oczywiście to? Tak. Ono, nie śmierdzi. Ono niczym nie śmierdzi. Powiem wam skąd jest ta nazwa. Normalna jest woda, czysta woda. Natomiast podczas potopu szwedzkiego tutaj wojska szwedzkie zrobiły sobie obozowisko. I w nocy, czy tam nad ranem, czy w nocy na te śpiące wojska napadły, no z tego co pamiętam, jakiś oddział chyba starosty wileńskiego i wytłukli po prostu tych Szwedów tutaj i pozostawili te ciała. I od tych gniących ciał tych Szwedów wzięło się no, takie określenie, że jest to źródło śmierdzące, śmierdzące źródełko. Natomiast oczywiście to nie jest żadne śmierdzące źródełko, jest normalna woda, a po Szwedach to tutaj już pozostałości nie ma.
razu znalazłeś, czy miałeś przygotowany? Tak, schowany miałem tu przed. Tomasz, stań z nimi najpierw. Dobra, chodźcie, ustawmy się proszę tutaj. Ale to w ognisku. Dobra. To fajne było. To fajne było.